mną Adam Wieczorek, jesteśmy na gali Spartan Fight 9. Witam, Adam. Witam. Zanim porozmawiamy o tobie, powiedz mi, jak ci się podoba tutaj na gali Spartan Fight 9, bo póki co wygląda to świetnie. Wygląda świetnie, dużo pojedynków skończonych przed czasem, także jest na co popatrzeć. Widownia jak zawsze też świetny doping, także naprawdę fajne wydarzenie. To zupełnie inna atmosfera niż na galach UFC, tu jest tak przytulnie, bym powiedział, lokalnie, domowo. Czy nie brakuje tej właśnie takiej rodzinnej, domowej atmosfery na galach UFC? Ciężkie pytanie, na pewno tutaj jest ten klimat, tak jak powiedziałeś, taki lokalny. Ale na UFC naprawdę też czuję się świetnie, także ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, od twojej walki minęło już troszkę czasu. Jak teraz na spokojnie oceniasz tą twoją walkę z Johnsonem? No, jak już zobaczyłem kilka razy tą walkę, no to mogę powiedzieć, że według mnie no też wygrałem. Pierwsza runda i ostatnia dla mnie. Przepraszam, druga i ostatnia dla mnie, pierwsza dla Antonego. No ale było naprawdę blisko, żebym też przegrał, dlatego takie a nie inne moje zachowanie na ogłoszeniu werdyktu. Ta pierwsza runda przegrana, to wszyscy zgodnie przyznajemy, to chyba było spowodowane tym, że miałeś roczną przerwę od startu i bardzo długi okres przygotowań do tej walki. To nie tylko pierwsza runda, tylko cała ta walka wyglądała w takim, a nie innym tempie, bo naprawdę no miałem tą walkę przekładaną 3 razy, no i cały ten okres przygotowawczy też był siłą rzeczy rozciągnięty w czasie. No także nie było to jakieś porywające widowisko, no ale walka finalnie wygrana i dopisałem jakby to kolejne zwycięstwo do mojej osoby, także no jestem teraz zadowolony. To zwycięstwo debiucie jest bardzo ważne, bo bardzo ważne jest dobrze zacząć w UFC, co pokazał na przykład Marcin Hel, który kiepsko zaczął. Pechowa przegrana wtedy z Sanchezem. No i później wszyscy wiemy, jak to się potoczyło. No tutaj u ciebie tego uniknęliśmy, bo już w pierwszej walce jest zwycięstwo. Teraz chyba powinno być już łatwiej. No, pierwsze koty za płoty. No jest to, był to tym bardziej jakby pogromca Polaków. No i cieszę się, że tam powstrzymałem moich kolegów rodaków. No i ciężki przeciwnik na debiut, no tym bardziej, no myślę, że już gorzej nie mogę trafić, bo wyższego i cięższego przeciwnika nie dostanę. No i tak jak powiedziałem, no też 1,5 roku prawie się nie biłem, także tym bardziej no ta presja była duża. No teraz planujemy walkę gdzieś na marzec, więc myślę, że jeżeli termin się nie przesunie, no i wszystko przebiegnie zgodnie z planem, no to dam naprawdę dobre widowisko. Teraz w okresie przedświątecznym możesz sobie się troszkę wyluzować po tym trudnym okresie przygotowawczym. Mówisz walka w marcu, czy już coś rozmawiałeś z władzami UFC na temat rywala potencjalnego? Nie rozmawiałem. No, na temat terminu no, tylko powiedziałem to, że jakby bierzemy wszystko po 1 marca. No i na te propozycje jakby przed tą datą no, nie odpowiadamy. No a co do wakacji, no należą się po takim długim okresie treningów, to naprawdę przyda mi się to roztrenowanie. Dobrze, to teraz twój wymarzony rywal na UFC. Nie mam, no, najlepiej żeby nie miał takiego stylu jak Antony. No chciałbym dać naprawdę widowiską walkę, a czy przegram, czy wygram, no to ma dla mnie jakby drugorzędne znaczenie. Chciałbym, żeby ta walka zapadła w pamięć, tak? Więc wolałbym może nawet jakiegoś strikera dostać. Dobrze, to dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że faktycznie dostaniesz tego strikera i twoja kolejna walka będzie niezwykle efektowna, tak jak twoje pojedynki i twój pojedynek na Spartan Fight, który stoczyłeś w październiku 2015 roku. 16, przepraszam. W każdym razie dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki bardzo.